Witajcie w mojej kuchni ponownie po dość długiej przerwie. Dzisiaj pokażę, jak przygotować prosty chleb na ciemnym piwie. Do przygotowania tego chleba potrzebuję 700 g mąki orkiszowej typ 630, do tego pół litra ciemnego piwa, 15 g drożdży i 2 płaskie łyżeczki soli. Musimy to wszystko po prostu wymieszać. Pokruszymy drożdże. Sól. I będę pomału dolewała piwo. Musimy to teraz wszystko dokładnie wymieszać, żeby mąka połączyła się z piwem. Teraz musimy przykryć miskę folią spożywczą. I odstawiamy ją na 10 do 12 godzin w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Po 10 godzinach chlebek wygląda tak, widzicie, jak ładnie tutaj urósł. Teraz musimy go wyłożyć na oprószony mąką blat. On ma taką trochę rzadką konsystencję, ale po prostu taki jest. Musimy go wyrzucić z miski. Teraz musimy go tak złożyć 3 razy, ale musi być naprawdę dużo mąki, bo będzie się nam kleił. Wracamy tym złożeniem do dołu. Posypujemy jeszcze dookoła mąką i tak zostawiamy na około godzinkę, żeby nam sobie podrósł. My w tym czasie musimy rozgrzać piekarnik do 240 stopni góra-dół. I ten chlebek pieszemy właśnie w takim glinianym garku. Możemy też użyć naczynia żaroodpornego. Wkładamy garnek z pokrywką do piekarnika, rozgrzewamy na 240 stopni. I jak chlebek już jest wyrośnięty, to wtedy przekładamy chlebek do garka. Po godzinie odkrywamy chlebek, który był przykryty ściereczką. Widzicie, jak ładnie wyrósł. W piekarniku mam rozgrzany garnek do 240 stopni. Wyjmę go teraz. Jest bardzo gorący, także musimy uważać. I teraz musimy ten chlebek przełożyć właśnie do garnka. Troszeczkę się nam klei, ale może dałam troszkę za mało mąki. Przekładamy chlebek, przykrywamy pokrywką i wkładamy do piekarnika na 40 minut, ale po pół godziny musimy go odkryć pokrywkę. Teraz po pół godziny odkryjemy pokrywkę. O, chlebek jest już ładnie wyrośnięty, ale jest jeszcze dosyć blady, dlatego 10 minut pieczemy go odkrytego. Chlebek nam się już upiekł. Widzicie, jak jest ładnie przypieczony. Ma bardzo chrupiącą skórkę. Teraz musimy go wyjąć i zostawić do ostygnięcia. Chlebek już ostygł. Słyszycie, jak fajnie chrupie. Jest naprawdę niesamowity, chrupiący. Ukroję teraz jedną krogoczkę. Widzicie, jak wygląda w środku.
jest tak mięciutki, ale skórka jest naprawdę chrupiąca i pyszna. Także on wymaga trochę czasu, ale jest bardzo prosty w przygotowaniu. Myślę, że skusicie się do wypróbowania tego przepisu. Także życzę smacznego, udanych wypieków i do usłyszenia.